Witam serdecznie na kanale Moc Rodzicielstwa. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Walkiewicz. Panie Jacku, bardzo proszę przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie, co pan robi zawodowo, czym się pan zajmuje. Zawsze lubię krótko mówić, to powiem, że jestem psychologiem. Zawodowo zajmuję się mówieniem. Dzisiaj się mówi o nas, że jesteśmy mówcami. A tak generalnie od 30 lat rozwojem osobistym i zawodowym, bo zajmuję się szkoleniami. I można mnie zobaczyć na YouTubie, ale również na różnych konferencjach. Czyli ciekawe doświadczenie, które pomaga się rozwijać i wzrastać innym osobom. Myślę, że będzie podstawą do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie doświadczenia czy kompetencje zawodowe możemy przenosić do rodzicielstwa, aby wznosić je na wyższy poziom. No tak, byłoby najlepiej, gdybym robiąc to, co robię, wiedział, jak to przenieść na inne sfery życia, ale Schopenhauer kiedyś powiedział, że drogowskaz nie musi iść do miasta, w związku z tym tylko pokazuje drogę. Trzeba by moje dzieci spytać, czy to, co za chwilę powiem, to one się z tym zgadzają, czy nie. To na pewno jakby jest taki moment weryfikacji. Natomiast gdyby pan miał wskazać takie właśnie punkty naszym słuchaczom, czy rodzicom, którzy faktycznie z tym wyzwaniem się zmagają na różnych etapach, jakie to byłyby punkty, na które rzeczywiście powinniśmy zwrócić uwagę? To oczywiście zależy, w jakim wieku mamy też dzieci i sami w jakim jesteśmy wieku, bo byłem innym ojcem, mając lat 25, a zupełnie innym, jak miałem lat 45. A taka jest różnica w ojcostwie między pierwszym a czwartym dzieckiem. W związku z tym na pierwszym się uczyłem i to był eksperyment, a mając 45 miałem takie poczucie, że już mniej więcej wiem, co jest ważne. Czyli to, co teraz powiem, to będzie perspektywa bardziej tego 45-latka niż tego 25-latka. Co ma duże znaczenie, bo miałem więcej cierpliwości, spokoju i myślę też czegoś, co jest bardzo istotne, takiej bezwarunkowej miłości, czyli takiego poczucia akceptacji, że akceptuję te dzieci takimi, jakie one są. Ale oczywiście kompetencje, które mamy, można wykorzystywać w różnych obszarach naszego życia, nie tylko zawodowego, ale również osobistego. Jeżeli tylko taką zrobimy tutaj takie zastrzeżenie, że najważniejsze to jest kochać te dzieciaki, a miłość jest czymś szczególnym i różnie możemy definiować, ale dla mnie to jest mimo wszystko akceptacja, tak? Czyli najtrudniej będzie nam akceptować ich pomysły, marzenia, wizje i decyzje i wszystko, co się różni od tego, co my myślimy, tak? Czyli te różnice między nami i dziećmi będą nas gdzieś tam drażniły. Jeżeli jesteśmy w stanie kochać, to później wykorzystanie kompetencji do tego, żeby pomóc im wzrastać. Ja też nie lubię tego słowa wychowywać, bo czasami mamy poczucie, że nie tylko wychowujemy, ale w ogóle hodujemy te dzieci tak trochę jak kurczaki, zgodnie z najnowszymi trendami, na najlepszej paśmie, tutaj tej pożywce jakiejś. To dla mnie taką kompetencją kluczową, znaczy w ogóle może tak, ja bym widział możliwość przeniesienia takiego mentoringu życia zawodowego do osobistego, tak? Czyli że rodzice w którymś momencie stają się mentorami. Zawsze mówiłem, że dzieci można ostrzec, nie można powstrzymać. I tak zrobią swoje, bo ja też zrobiłem, co chciałem i rodzice nie mieli na to wpływu. Ale czasami nawet małe dziecko ma jakieś pytanie i chciałby dostać odpowiedź. Nie taką odpowiedź, która nakazuje mu, ale pokazuje jakąś możliwość, jakąś alternatywę. Jakąś przestrzeń, w której może się odnaleźć. Tak? Czyli takie dzielenie się swoim doświadczeniem. Nie na zasadzie ja w twoim wieku to robiłem tak i tak, a ty robisz tak i tak, tylko że no, różnie ludzie się zachowują i tata na przykład, jak był w twoim wieku, to był w takiej sytuacji i może ci powiedzieć, co zrobił. Taki nienarzucający się mentoring to według mnie byłaby niezwykła umiejętność, zwłaszcza z dziećmi starszymi, które muszą mieć jakąś taką wizję, perspektywy, co może być dalej, tak? Jak ich decyzje dzisiaj mogą wpłynąć na ich życie za 5-10 lat i no i to już jest jakaś kompetencja, czyli odpowiedzialność za swoje wybory. Uczymy tego pracowników, uczymy i nagradzamy lub karzemy za to i myślę, że jest to jedna z ważniejszych kompetencji w życiu, czyli mieć takie poczucie, że nic się nie przydarza, na wszystko w jaki sposób pracujemy. Także decyzja, którą podejmujemy mając lat 15,
wpłynie na nas, jak będziemy mieli lat 40. I tak jest ze mną, bo gdybym się nauczył fizyki mając lat 17, 18 i zdał na medycynę, byłbym lekarzem, byłbym w zupełnie innym miejscu, fizyki się nie nauczyłem i moje losy dalej toczyły się zupełnie inaczej, niż gdyby się toczyły z tą fizyką. Czyli skończyłem psychologię, chociaż wcześniej byłem na weterynarii, którą opuściłem, a potem jakby poszedłem w stronę szkoleń i dzisiaj zajmuję się tym, czym się zajmuję. Ale mógłbym powiedzieć, że robię to, co robię, dlatego, że nie nauczyłem się kiedyś fizyki. Tak? Gdybym się nauczył, byłoby inaczej. I teraz taka umiejętność brania odpowiedzialności za swoje decyzje i takie poczucie, to ja zrobiłem. Tak? Czyli nawet jeżeli wybieram jakąś drogę, którą jedziemy i stajemy w korku, to taka świadomość, że to jest nasza decyzja, mogliśmy jechać inną. Oczywiście można mieć pretensje do całego świata, a można mieć takie poczucie, że całe życie tak wygląda, że coś będzie dalej i nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. W związku z tym tajemniczość życia będzie nam towarzyszyła przez całe życie. Tak? Że nie wszystkie konsekwencje są dzisiaj widoczne, ale one się pojawią. My je bierzemy jako coś, co jest oczywiste i dokonujemy kolejnych decyzji, kolejnych i kolejnych. To jest według mnie kluczowa kompetencja, którą ludzie powinni mieć, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w którym jest ogromna możliwość wyboru wszystkiego. I takie poczucie sprawstwa za tym się kryje, czyli zrobiłem, nie zrobiłem, a nie udało się, nie udało się. To jest dosyć trudne. Ja pamiętam, jak mój syn wraca ze szkoły i mówi, że udało mu się dostać piątkę. Ja mu mówiłem, dostałeś piątkę. A on mówi, ale bo mi się udało. Ja mówię, nie, bo dostałeś piątkę. Ale ja się nic nie uczyłem, a to nie ma żadnego znaczenia. Dostałeś piątkę i to jest wynik jakiejś twojej skuteczności. Być może szczęścia, to nie ma znaczenia, bo w życiu dokładnie jest tak samo. Tak? Dwie osoby, trzy robią to samo. Jedne odnoszą sukces i potem znamy te osoby jako właścicieli znanych firm, a inni robili to samo i z jakichś powodów nie doszli do tego samego wyniku, ale trzeba mieć takie poczucie, że za tym wszystkim kryją się jednak działania, praca, jakaś konsekwencja, upór. Być może byli mniej uparci, być może mieli mniej cierpliwości, ale to zobaczenie jest bardzo trudne, bo chyba nie jesteśmy w takim duchu, przyszło, udało się, skąd się wzięło. Tak samo się dotyczy rzeczy nieprzyjemnych, prawda? Jak już przeniesiemy tą umiejętność bycia sprawcą swojego życia i brania za nie odpowiedzialność, to sądzę, że z życia biznesowego, zawodowego warto by przenieść odwagę. Tak, ona jest potrzebna, bo rozwój firmy czy pojedynczej osoby, menadżera, pracownika wiąże się ze zmianą, z gotowością do ponoszenia ryzyka. W związku z tym wiąże się z jakąś odwagą w podejmowaniu decyzji i w działaniu. I to jest chyba najtrudniejsze, nauczenie dzieci odwagi, ponieważ żeby to innym dać, trzeba samemu to mieć. To jest tak, że nie da się tego udać. Jak się dzieci boją, to często dlatego, że się rodzice boją. I odwaga jest dla mnie taką kompetencją, z którą zawsze miałem sam sporo kłopotu, ponieważ byłem chowany w duchu uważaj, a nie w duchu zaryzykuj. W związku z tym do dzisiaj więcej uważam niż ryzykuję, ponieważ jestem osobą dorosłą i w jakiś sposób już wielokrotnie przeszkoloną przez te ostatnie lata, to wiem, jak sobie poradzić, bojąc się, robiąc to, co chcę zrobić. Tak? Kiedyś strach był dla mnie hamulcem, dzisiaj jest po prostu ostrzeżeniem, jakąś informacją zwrotną, na co powinienem zwrócić uwagę. Natomiast wiem, że niektórzy się rodzą z takimi kompetencjami, po prostu są odważni i śmiali, ale statystyczna większość według mnie musi się nauczyć tej umiejętności takiego ryzykowania, brania odpowiedzialności i podejmowania decyzji, bo powiedziałbym, że dzisiaj szybcy wygrywają z wolnymi, a nie wielcy z małymi. W związku z tym każdy może odnieść swój własny sukces, niezależnie od tego, gdzie pracuje, co robi i w jakim języku mówi. Żyjemy w świecie, w którym ta globalność jest jakąś szansą dla każdego, ale trzeba być coraz szybszym, a szybkość wymaga decyzji, a decyzje wymagają przede wszystkim gotowości do ryzyka, a ryzyko nieodłącznie łączy się z zaufaniem do samego siebie. Tak? I nauczenie dzieci zaufania i tego, że ich wcześniejsze doświadczenia są potwierdzeniem tego, że potrafią, że radzą sobie, że mogą się nauczyć czegoś nowego, może im otworzyć ten świat w każdym wymiarze.
Natomiast jeżeli tego im nie damy, to zamkniemy ich trochę w takiej niewiedzy też, jak ten świat może wyglądać. Dlatego uważam, że młodzi ludzie, zwłaszcza jak skończą 21 lat, powinni podróżować. Powinni przez wiele lat poznawać świat z różnej strony. Nie tylko z tej, którą poznali tutaj, mieszkając, gdzie są, ale zobaczyć, że wszystko to, co wydaje nam się normą w wielu miejscach na świecie, normą nie jest. I wszystko to, co jest złe, gdzie indziej jest dobre. Że tak naprawdę nic nie jest czasami tak, jak nam się wydaje, że jest. Taka elastyczność później bardzo pomaga. O, kolejna kompetencja, bycie elastycznym. Tak, ta zmienność rzeczywiście jest, tego świata jest tak dynamiczna, że ja nawet też jakby w mojej rodzinie zauważyłem, że wplatamy takie zmiany nawet w drobne aktywności, gdzie siadaliśmy przez wiele lat przy tych samych miejscach przy stole do posiłku. Ostatnio stwierdziliśmy, że dlaczego? Spróbujmy to zmienić. Inna perspektywa siedzenia to też jakby inna perspektywa widzenia rzeczywistości. Także też oczywiście, gdybym chciał tak powiedzieć, podsumowując moją wiedzę psychologiczną, to bym powiedział jednym zdaniem, że różni ludzie w różnych sytuacjach z powodu różnych czynników różnie się zachowują. Czyli tak naprawdę ilość zmiennych, która wpływa na nas, jest ogromna i tak samo jest z dziećmi, że one wydają nam się być jakieś, a potem odkrywamy, że są zupełnie inne i one same odkrywają, że są zupełnie inne. W związku z tym najcenniejszą rzeczą to jest zachęcać do doświadczeń, do eksperymentowania, do takich własnych poszukiwań, bo jeżeli będą same umiały poszukiwać, to w końcu znajdą odpowiedź na swoje pytania. Natomiast my staramy się dać takie gotowe odpowiedzi. W biznesie też widać, że to idzie w stronę takiej elastyczności właśnie w kompetencjach, do takiej wymienności kompetencji, do tego, że praktycznie już nie ma być liderów jako takich pojedynczych ludzi, którzy wiedzą i prowadzą zespół, tylko każdy w różnych projektach staje się liderem, każdy bierze odpowiedzialność. Tak samo myślę z wychowaniem, trzeba by do tego nowego świata te dzieciaki przygotować, tak? Bo trochę to jest tak, że no moje doświadczenia i mój świat to jest z przeszłości, czyli z czegoś, co już minęło, a chcę przygotować swoje dzieci do przyszłości, tak? Czyli taki wczorajszy rodzic do przyszłego świata będzie miał kłopot, żeby przygotować dzieci. Czyli my też powinniśmy być bardzo mocno osadzeni w tym, co dzisiaj się dzieje na świecie, aczkolwiek są pewnie wartości, które są uniwersalne i taką uniwersalną wartość też trzeba tym dzieciakom przekazać. Nie wiem. Uczciwość, współpraca, odpowiedzialność, odwaga, życzliwość, elastyczność, zrozumienie. No, takie piękne słowa oczywiście mają jakiś wymiar praktyczny, ale też można te dzieci jakoś do tego przygotować i pokazać im, że niezależnie od czasów i od sytuacji są pewne wartości, które są takie same w każdym miejscu na świecie. I takie badania też były robione, że niezależnie od tego, gdzie pojedziemy, pewne rzeczy się nie zmieniają, tak? I one są ponadczasowe też. Ale pewne się zmieniają i my też musimy się do tego jakoś dostosować, żeby móc dzieciom przekazać. Mówi się, że kto przywiezie drugiego człowieka, innego człowieka na drugi brzeg, sam też tam dopływa. Czyli to, co dajemy innym, dajemy sobie. Czyli jeżeli to dziecko ciągle przestrzegam przed ryzykiem, to tak naprawdę siebie też ciągle przestrzegam przed ryzykiem. Jeżeli jego stymuluję do takiego bycia bardziej odważnym, to też mimo wszystko gdzieś sam z tego korzystam. Także powiedziałbym, dzieci chyba najbardziej rozliczają nas z braku spójności. Z tego, że co innego mówimy, co innego robimy, a my jeszcze możemy co innego myśleć. I dla samych siebie powinniśmy stworzyć taki świat, który jest spójny i wtedy myślę, osiągamy największą skuteczność. Czyli myślę, mówię, czuję, robię to samo i do godziny 9 rano, zanim te moje dzieci wyjdą do szkoły, jestem takim samym człowiekiem, jak od godziny 9 jestem dla swoich pracowników. Tak? Czyli jeżeli swoim pracownikom mówię, musicie ryzykować, być odpowiedzialni, dać sprawy w swoje ręce, być bardziej dynamiczni itd., itd., to również do godziny 9 też powinienem taki być. Tak? Bo jeżeli do godziny 9 jestem przestraszony i bojący się i konserwatywny i niechętny zmianom,
to ta otwartość po godzinie 9 będzie w jakiś sposób sztuczna, gdzieś nie będziemy prawdziwi. No i dzieci potrafią często to od razu zobaczyć. Jeżeli im powiemy, książkę byś przeczytał, a nie tak siedzisz i patrzysz w ten telefon, to one potrafią powiedzieć, a ty kiedy ostatni raz czytałeś książkę? I wtedy my mówimy, ja już przeczytałem, co miałem przeczytać, teraz twoja kolej, tak? Ale to oczywiście nie zmienia faktu, że gdzieś tam w środku to dziecko wie, że ten nasz komunikat jest nieprawdziwy, czyli modelujemy nasze dzieci. I chyba to jest największe wyzwanie, żebyśmy swoim zachowaniem, decyzjami, marzeniami, ich realizacją, pokonywaniem trudności modelowali nasze dzieci, żeby one nas widziały w działaniu, w akcji, żeby nas widziały, jak idziemy, jak się przewracamy, jak się podnosimy. Żeby nie miały takiego świata stworzonego, w którym tylko się idzie i tylko zdobywa szczyty, ale również takim, w którym jest i ból, i cierpienie, i smutek, i poczucie utraty sensu, a potem znowu się odbudowuje to wszystko i znowu widać zapał, pasję, działanie, żeby miały taki obraz, że świat jest pełen różnych barw, smaków, kolorów. Czyli żeby nie ukrywać tych różnych emocji, bo czasami pewnie można dać sobie jakiś tam upust, gdy dzieci śpią, tak? Czy czytać książkę, gdy dzieci śpią, a to rzeczywiście wtedy tak, jakby nie budujemy. Tak, na przykład są rodzice, którzy się nigdy nie kłócą przy dzieciach, bo mają taką zasadę. No to oczywiście jest stworzenie bardzo bezpiecznych warunków, tylko że to jest tak, że emocje pogrzebane żywcem nie umierają, czyli one w tej rodzinie są gdzieś pogrzebane i dzieci to czują. To się objawia na różne sposoby, różnymi kanałami to z nich wychodzi. Niektóre mrugają oczami, inne skrzytają zębami, niektóre mają takie lub inne objawy nerwicowe. Czasami rodzice się dziwią, z czego to. A to często z tego, że ten świat jest niespójny wokół nich. Tak? I potem oczywiście ten dorosły człowiek, który ma 20 par lat, wiąże się ze swoją rówieśniczką czy rówieśnikiem. Nie widział nigdy świata, w którym się ludzie kłócą i pierwsza niezgoda jest dla niego już czymś nie do pokonania, tak? Już jest gotów zrywać, rozwodzić się, bo to nie tak miało być. A gdyby było inaczej w wychowaniu, to by się okazało, że on zna model, jak emocje rosną, jak emocje opadają i co się z tym robi, tak? Czyli trochę takie izolowanie dzieci ze świata realnego powoduje, że one potem się w tym świecie realnym nie mogą odnaleźć, a on nie jest taki jak w kolorowych pismach, nie jest poddany retuszowi, w związku z tym jest czasami bolesny po prostu i ja myślę, że o tym zapominamy, że naszym celem jest przygotować dzieci do tego, aby kiedyś wyfruwając gniazda poradziły sobie. Tak? Jeden z moich mistrzów kiedyś powiedział, że jego dzieci się rozjechały po Stanach Zjednoczonych, bo tam mieszka. I nie dzwoniły, i on do nich zadzwonił i spytał się też, czy one nie dzwonią, czy one nie mają problemów, że się nie kontaktują zupełnie z nim. I one powiedziały, że mają problemy, tylko że nauczyły się je rozwiązywać dzięki niemu, w związku z tym nie muszą dzwonić. I to chyba jest kwintesencja wychowania. Tak? Nie uwolnić od problemów, tylko pokazać, jak się je rozwiązuje. No a to jest trudne, bo trzeba dać tym dzieciakom prawo do tego, żeby poczuły czasami ten ból upadku czy porażki, jakby konsekwencji swoich decyzji, czyli czy trzeba nauczyć się odpowiedzialności, która czasami jest po prostu bolesna. Pozwolić przepracować samemu pewne sytuacje tak, dziecku. Tak, dokładnie. I jak potem są starsze, to też jest to trudne, bo my mamy z racji wieku inną perspektywę. Widzimy więcej, dalej, znamy drogi na skróty. I pamiętam, że takim kiedyś celem, który sobie postawiłem, który jest trudny do zrealizowania, było nie zabierać głosu niepytanym. Tak? Czyli jeżeli nie przychodzi taki 30-latek i nie mówi, tato, czy możesz mi powiedzieć, jak byś się zachował w takiej sytuacji, albo co to byś zrobił, to nie zabierać głosu, chociaż gdzieś tam z doświadczenia widzę, że powinienem mu pomóc, bo zmierza w niewłaściwą stronę. Ale jeżeli mu to teraz powiem i narzucę mu swoje rozwiązanie, to on się nigdy nie nauczy swojego tutaj wykorzystywać. No i to jest bardzo trudne. Jesteśmy, nie wiem czy my w Polsce, czy w ogóle, ale na pewno ja miałem taki problem bardzo mocno nadopiekuńczy. Myślę, że to jest taki mankament bycia rodzicem w naszych warunkach, tak? Takiego
jak to się ładnie mówi, matkowania nawet dorosłym dzieciom i takiego założenia, że my wiemy lepiej. Ale to, że my wiemy lepiej, odnosi się do naszej sytuacji, naszego życia, temperamentu, osobowości, naszych wartości, do naszego świata, prawda? I czasami dzieci się przed tym bronią. A chodzi o to, żeby one odnalazły taki swój świat. A potem kiedyś zobaczą, że mieliśmy rację być może, ale to będzie już ich spostrzeżenie, a nie nasza wizja narzucona. W jakiś sposób siłą, prawda? Bo rodzic zawsze ma tutaj tą emocjonalną przewagę, bo dzieci są z nami bardzo związane, także ta aprobata i miłość nasza jest bardzo ważna. Także taka umiejętność odchodzenia tak naprawdę, czyli takiego powolnego oddalania się od swojego dziecka i dawania więcej przestrzeni, chyba jest rzeczą najtrudniejszą. Takiej samodzielności. Dokładnie to, czego się oczekuje często od pracowników swoich, tak? Jak się jest szefem, że one będą samodzielne. Jest pytanie, ale kiedy trzeba tej samodzielności uczyć? No praktycznie od urodzenia. Tak? Czyli najpierw to dziecko jest na ręku matki, potem zaczyna się przemieszczać, potem zaczyna chodzić, potem chodzi z domu, potem jest na podwórku, potem jedzie do kolegi na drugie osiedle, potem jedzie na kolonie, a potem wyprowadza się do innego kraju, bo tam studiuje, a potem się żeni i ten partner jest dla nas zupełnie nieakceptowalny. Bo my mieliśmy inne wyobrażenie i wtedy jakby to bycie z boku no jest niesłychanie trudne, tak? Ale myślę, że też jest to istota miłości, że podążamy za tym, którego kochamy i dajemy mu tą przestrzeń. Ja tak się zastanawiam też, bo tutaj wiele takich punktów bardzo cennych pan wskazał. W takiej codzienności rodzicielskiej, jaki jest najlepszy sposób takiej wzbudzania motywacji do działania? Bo pewne rzeczy na przykład wiemy, że chcemy zrealizować, nawet wyjechać z domu na czas i sposób takiego zmotywowania dziecka do działania to jest taki punkt, który myślę, że jest wyzwaniem dla wielu rodziców. No to jest tak z motywacją każdego i niezależnie od wieku. Różnimy się jednych... Nawet sprzątnięcie pokoju, tak, to widać po dzieciach, jak różnie jest odbierany. Akurat miałem tą przyjemność, że moje dzieci się bardzo różniły osobowościowo i komunikat proszę sprzątnąć pokoju, bo jeżeli nie sprzątniecie, nie obejrzycie jakiegoś tam filmu, był bardzo różnie interpretowany. Dla jednego sprzątnięcie w pokoju oznaczało zebranie rzeczy z takiego dywanu i wciśnięcie pod łóżko, żeby nie było tego widać. Dla innego oznaczało to 3 godziny roboty, wyjęcia wszystkiego i poprzekładania i jak patrzył, to już płakał, że on się nie wyrobi do jutra. A dla jeszcze innego to było proste działanie. Dla zadaniowej osoby to 3 minuty roboty. W związku z tym ja też nie definiowałem tego pojęcia, tak? Czyli trzeba by jeszcze spytać, co dla mnie oznaczało zrobienie porządku. Mm-hmm. Czyli jeżeli powiem, proszę zrobić porządek w pokoju, to łapałem się na tym, że ja nie definiuję swoich potrzeb, co dla mnie oznacza porządek w pokoju. Mm-hmm. Tak? Bo dla niektórych oznacza to również wytarcie parapetu z kurzu i listew przy podłodze i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no to jest chyba tak jak z pracownikami, mamy ich 20 i każdego się motywuje inaczej. Jednemu się mówi, ty nie dasz rady i on unosi się ambicjami, innemu mówimy, masz to zrobić, bo taka jest procedura i on to robi. Jeszcze innemu mówi, ciekawe, czy byś to zrobił i jakby kierujemy się tutaj tym takim, mówiąc kolokwialnie, fanem, który z tego on może mieć. A innego musimy jakoś przygotować w ogóle do tego, bo jest w ogóle przerażony na samą myśl, że będzie coś musiał robić. Także myślę, że intuicyjnie gdzieś to wiemy, że to jest taka wiedza, która jest w nas, tak? Czyli to jest tylko kwestia takiego dostosowania do konkretnych dzieci, konkretnej metody, ale też pewnych takich standardów w domu, pewnego rytmu, w którym ten dom funkcjonuje, pewnych obowiązków, które są, pewnej takiej struktury, w której te dzieciaki się znajdują. Dzieci potrzebują takiej struktury, takiej świadomości, co należy i co za co otrzymują, czego nie otrzymują,
jakie są nagrody, a jakie być może są kary, tak? I chyba najtrudniejszą rzeczą dla rodziców jednak jest utrzymanie konsekwencji, bo gdyby spojrzeć na taką sytuację, że dziecko wychodzi z domu i my mówimy, że ma wrócić za godzinę, tak? I mówimy, że jeżeli nie wróci za godzinę, to konsekwencją tego będzie na przykład to, że nie będziesz jutro korzystał z komputera. I, no i to dziecko nie wróciło za godzinę, tylko za godzinę 10 minut, prawda? Bo miało tam jakieś przeszkody, bo tam koledzy jeszcze byli, no zawsze jest dużo wymówek. No to bycie konsekwentnym rodzicem oznacza, że w przyszłym dniu, czy tygodniu, czy tak jak żeśmy się ustalili, ono nie korzysta z tego komputera, tak? I z jednej strony możemy mieć takie poczucie, a szkoda go, prawda? Ale jesteśmy konsekwentni, bo życie też jest takie, że wymusza na nas pewną konsekwencję, o której żeśmy mówili wcześniej, że nic nie jest bez następnych jakichś tutaj działań i powinniśmy o tym wiedzieć, że odpowiadamy za swoje decyzje. Ale gdzieś tam w środku myślę, że taki rodzic mógłby zachować spokój i wręcz takie zadowolenie, że ma takie dziecko, które łamie pewne zasady, bo dzięki temu, że dzieci łamią pewne zasady i w ogóle ludzkość łamie pewne przyjęte standardy i normy, to się rozwijamy, tak? Czyli przekraczamy te granice. To, żeśmy tak robili. Rodzice nasi o wielu rzeczach nie wiedzieli, które gdyby wiedzieli, byłyby dla nich przerażające, tak? I w zasadzie nie ma rozwoju bez przekraczania granic. I wynalazki, i szaloni i ludzie, którzy mają szalone pomysły i wchodzą na najwyższe góry, no nie sądzę, żeby zyskiwali aprobatę swoich rodziców, którzy się cieszyli, że nie wiem, 14-letnie dziecko ma ochotę chodzić po ściance wspinaczkowej, prawda? Także z jednej strony konsekwencja i według mnie to jest bardzo ważny element wychowania, pokazywania, że jeżeli się umawiamy, to jest na poważnie, ale z drugiej strony gdzieś tam w środku taki własny podziw dla tego dziecka, które nie chce się podporządkować tym regułom, co oznacza, no, że będzie starało się być asertywne pewnie i żyć takim swoim życiem, a nie narzuconym. Tak? Oczywiście nikt do końca nie żyje swoim życiem, bo żyjemy w jakiejś społeczności, musimy się podporządkować, ale stworzenie sobie takiego modelu dziecka, które jest grzeczne i miłe, i sympatyczne, i czyste, i zawsze takie, jakbyśmy chcieli, wydaje mi się przerażające, tak? Znaczy, przerażająca wydaje mi się przyszłość tego młodego człowieka, który później nie będzie wiedział, co jest jego, a co nie jest jego. I to jest dosyć trudno później odkryć, czy myślę tak, bo ja tak myślę, czy myślę tak, bo moja mama tak myślała. Tak? Tej tożsamości zabraknie. Dokładnie. Kim jestem? Czy ja ścieram te kurze z parapetu, bo mam taką potrzebę i to wynika z mojego temperamentu, osobowości i moich wartości i tak po prostu lubię? Czy robię tak, ponieważ mnie przez 20 lat co tydzień męczono, żebym ścierał parapet, bo tak nie może być, tak? Albo żebym trzymał ręce na stole inaczej, łokcie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli stworzymy sobie taki model, który nam odpowiada, może się okazać później, że no, zrobiliśmy wielką krzywdę młodemu człowiekowi, który później oczywiście w jakiś sposób może to odkręcić, bo pójdzie na terapię i tam będzie, jak to się ładnie mówi, przepracowywał te tak, wszystkie przypadki. Tak, my weszliśmy w taki punkt autorytetu, bo rzeczywiście rodzic jest autorytetem niewątpliwie dla dziecka. Natomiast mi też się rodzi takie pytanie, jakim autorytetem powinniśmy być? Bo poruszyliśmy w pewnym stopniu ten obszar, czy nakazywać, czy pozwalać, przekraczać. Natomiast tak sobie myślę, właśnie jakby pan na to spojrzał. No, nie przesadnym, bo taki pozytywny kompleks rodzica też może zaistnieć, tak? Czyli taki kompleks, gdzie ten rodzic jest tak wybitny, tak niezwykły, tak wspaniały i tak idealny, że to dziecko ma poczucie, że nigdy nie osiągnie tego poziomu, nigdy nie sprosta jego oczekiwaniom i zawsze będzie tym gorszym. To jest problem dzieci, które muszą dorównać swoim znanym, rozpoznawanym i wybitnym rodzicom, prawda? Muszą znaleźć swoją drogę. Często tak jest, że robią dokładnie to samo. Są, nie wiem, artystami, piosenkarzami, czy tam naukowcami,
ale ciągle w cieniu tego wybitnego ojca czy matki, którzy byli no nie do przeskoczenia tak naprawdę, bo tacy byli. Także ja bym tutaj myślał, że ten autorytet gdzieś traci swoją wartość i znaczenie z wiekiem, tak? Że on oczywiście dla dwulatka jest bardziej znaczący niż dla 22-latka, tak? Bo dla dwulatka ten rodzic jest całym światem. Natomiast później przychodzi taki czas, kiedy musimy się od tych rodziców uwolnić, jakby zaprzeczyć też temu, co mówili, żeby odnaleźć swoje wartości i swój świat, a potem być może mając te 30 parę, 40 lat, dojść do wniosku, że jednak mieli rację i wrócić do nich, tak? Jakby, ale z innej pozycji, czyli takiego człowieka, który wraca jako partner w jakimś stopniu. Znaczy nigdy to partnerstwo nie, do końca nie istnieje, bo zawsze rodzice są starsi i zawsze są w innym miejscu swojego życia, ale wraca jako ktoś, kto też ma coś do zaoferowania, tak? Czyli no, tak jak patrzę na ten świat artystów i te młode osoby, które szukają swojego stylu, nagrywają swoje płyty i potem wracają jako partner i razem z rodzicem nagrywają na przykład wspólną płytę, ale to już jest zupełnie inny model współpracy niż byłby, nie wiem, 10-15 lat wcześniej. Ta droga przepracowana tutaj dała ten fundament. No tak, wnoszą różne style czy różne głosy, ale w jakiś sposób uzupełniają się i tworzą zespół, tak? A nie jest to tata z synem, który ma lepszy głos, nie wiem, bardziej jest rozpoznawalny, jest bardziej dominujący w tym zespole. Także nigdy nie patrzyłem tak na wychowanie w kategoriach, czy ja jestem autorytetem dla moich dzieci. Bardziej właśnie interesowało mnie, czy ja jestem spójny w tym, czy one widzą, że ja mówię i żyję dokładnie tak samo i one, jakbym im dzisiaj powiedział na przykład, że marzenia, to jest za drogie marzenie albo to jest bez sensu marzenie, na co sobie oczywiście nigdy nie pozwoliłem, ale gdybym tak powiedział, to od razu by powiedział, ale ty przecież mówisz, że marzenia są po nic, marzenia się po prostu realizuje, tak? I spełnione marzenia nie mają ceny. No i to też być może jest dobre dla nas, że te dzieciaki potrafią nas szybko z tej iluzji uwolnić, tak, że my jesteśmy tacy idealni. Tak, to niewątpliwie bardzo cenne wskazania, bo rzeczywiście myślę, że często potrafimy zabić te marzenia, a myślę, że ważną naszą rolą rodzica jest to, żeby faktycznie uwalniać i pozwalać je realizować. Także... Czy to wszystko inaczej wygląda w teorii, inaczej wygląda w praktyce? Jeżeli przychodzi dziecko i mówi, że rzuca studia na przykład na czwartym roku, to niesłychanie trudno jest powiedzieć, o to niezwykłe, to jestem pełen podziwu dla ciebie, jesteś odważnym człowiekiem i podejmujesz wielkie ryzyko, także kocham cię i życzę ci jak najlepiej, rób swoje, tak? To jest abstrakcja, to wtedy normalny rodzic ma w oczach strach i w ogóle złość i przerażenie i mówi, ale jak to? To po co 4 lata, żeś studiował, jak teraz rzuca? I co będziesz robił, tak? Ktoś mówi, że się zajmie robieniem witraży na przykład. To trzeba niezwykłego rodzica, jeśli chodzi o tą akceptację, żeby powiedział, o, to bardzo ciekawy pomysł, najlepszy, bo twój, w związku z tym ja mogę tylko ci życzyć, żebyś był wspaniałym witrażystą i będę z przyjemnością oglądał twoje prace, tak? To ciągle brzmi bardzo teoretycznie. W praktyce rodzice mają wyobrażenia i jeżeli to dziecko się dostało na jakąś uczelnię i to jest spełnienie też marzeń rodziców, a potem mówi, że rzuca i wyjeżdża i będzie robić zupełnie co innego, no to wtedy też weryfikuje się i nasza odwaga, i nasza odpowiedzialność, i ta elastyczność w podejściu, i ta miłość. No praktycznie wszystko to, o czym mówimy teoretycznie, w tej jednej chwili jest poddane weryfikacji i takiemu sprawdzeniu, czy zdaliśmy egzamin z bycia profesjonalnym rodzicem. Pięknie. Bardzo dziękuję Panie Jacku za te wszystkie obszary, które Pan wskazał. Ja wierzę, że pozwolą naszym słuchaczom
wznieść relacje rodzicielskie na wyższy poziom i poprawić pewne obszary działania. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkim słuchającym dziękuję również i zachęcam, zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć.